Ja wierzę w przeznaczenie. Ja. I od młodych lat, w gimnazjum jeszcze, miałem przyjaciela, Rosjanina, to mi kierunuje powoli. Aloszka Martynów zawsze, myśmy się przyjaźnili. Kiedyś on mówi, Stasi, ja do ciebie mówię, ty gdzieś w błądzie. Co to? Aloszka, mam pojedynek. Jaki pojedynek? Żydowski pojedynek. Jaki żydowski? Własnymi myślami. Ja tak państwa trochę bawię. Ale wojna 39 roku. Nawet z sobą wziąłem kawałek za chwilę. Jak pan zastał 1 września, gdy pan mówił? Proszę państwa, zaraz zgotowało generałom teraz dwóch słowa. Mówiliśmy, że ja nie byłem w 80-lecie w Lublinie. Tak? Mówiąc szczerze, zbojkotowałem, ale nie wiem dlaczego, kogo tak zaraz powiem. Prezydent Kwaśniewski dekorował tam, państwo widzieliście w telewizji. Ja siedzę tak patrzę. Ani słowa nie padło o człowieku największym w lotnictwie polskim, według mnie do dnia dzisiejszego, po generale Rajskim. On stworzył to lotnictwo, które potem święciło triumf we Francji, w Anglii, na całym świecie. Nie tylko, ale i w sztabach wszędzie. Ja się zetknąłem z tym, ja zetknąłem się z generałem Rajskim po kampanii afrykańskiej w małym grobie, rozmawialiśmy w Kairze, bo dowódca lotnictwa zachodniej pustyni, marszałek Brockhaus, jak skończyła się kampania, wojna afrykańska 13 maja 1943 roku, ja tam zaprosił wszystkich dowódców w namiocie na piasku, piliśmy gin albo whisky, ciepło, to przecież straszne rzeczy. No i on do mnie mówi po imieniu, Stanley, ja mam do ciebie prośbę. Chcę, że po tej kampanii, żeby wszyscy piloci twoi zostali na następną kampanię, bo ja ich chcę wyznaczyć w najbliższej przyszłości na dowódców, dywizjonów dowódców SK. Ja mówię, panie marszałku, a ja mam 5 podoficerów. Ty się nie martw, mój telefon do telefonu, jutro będą oficerami, dowódcami SK. Ja wiem, ja co oni są i czym, i jakie wartości być. Ja wróciłem, odprawę zrobiłem. A warunek, jak myśmy na ten wschód pojechali, jak koledzy śmieli się z nas, mówili, widzieliście w Skalskie ze swoimi, nie używam słowa tego takiego brzydkiego, jedzie do Afryki bananę prostować. No, w każdym razie to się skończyło. Ja potem powiedziałem, aha, ja to po tej odprawie mówię, a mówię, nie, wojna taka sama, a te warunki ciężkie. Ja mówię, to ja sam zostaję, tak jak Poniatowski utopił się, to ja będę bronił honoru Polaków. I dwóch moich pilotów, przyjaciół, grecki, warbaczewski, Stasie, zostajemy z tobą. Ja mówię, okej, ja samochód pojechałem, powiedziałem, że okolicy są. Mówi, dobrze, to w takim razie jutro was zabierze samochód na lotnisko tam w Castel Benito, jedźcie sobie na 10 dni urlopu do Kairo i potem wrócicie do Polski. I tam spotkałem generała Rajskiego, który był seniorem lotnictwa polskiego po Iżyckim, który potem objął jako dowódca. Wiele godzin spotykałem się z nim, rozmawiałem. To już mniejsza o tym, o czym to było. Ale proszę państwa, on stworzył to od 23 roku do 39 roku. To wszystko jedno. To był pilot jeszcze w Turcji, w pierwszej wojnie latał, potem we Francji i tak dalej. Nie tylko jako pilot, ale jako człowiek.
trzy razy w 1939 roku, żeby fabryki pracowały na trzy zmiany. Nie, nie, on się podawał do dymisji. W końcu przyjęto w marcu 1939. Generał Rajski jest odpowiedzialny za to złoto, które wywiózł z Polski przez Rumunię, potem było w Katarze, zdaje się, w końcu znalazło się w Ameryce czy w Kanadzie. Znajdźcie takiego państwa, generała, czy nawet pilota już tam jest, który mając 54 lata, latał, jest książka lotów w Muzeum Wojska Polskiego, ja ją oglądałem. Cztery loty na Warszawę na Liberatorze. Latał bez przerwy w 318 dywizjonie jako pilot rozpoznawczy na Spitfire'a. A nie, niskim lotem pod kątem 45 stopni fotografowali tam dla Andersa. 54 lata. Ani słowo nie padło jakiś honor. A już 20 lat temu myśmy płyty fundowali w kościele Świętego Krzyża, tam jest na jego cześć. Ja dlatego byłem oburzony. W niedzielę, tydzień temu, czy coś w czasie tych uroczystości w Gdynie dostałem od przyjaciół moich. Napisała Katarzyna Gertner, marsz lotników. Muzyki nie znam, ale słowa wspaniałe. Naturalnie ona po prostu z uszanowaniem dla mnie, a ja teraz nawet generał gotowałem tutaj przed chwilą, bo chcę jakoś ten marsz, podobno wspaniały jest, pomijając słowa, przez telewizję w jakiś sposób uhonorować tego człowieka, który został zapomniany. Dla mnie, który brałem, jak to się mówi, pod różnymi szerokościami geograficznymi udział w II wojnie światowej, ten człowiek z jego wiekiem, umiejętnościami przed wojną, w czasie wojny, zasłużył na wielkie w Polsce oznaczenie i szacunek społeczeństwa, nie tylko lotnictwa. Dlatego tutaj, żebym nie zapomniał, powiedziałem. Ale wracam 39 lat. Ja się będę